Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. Moi drodzy, zaczniemy się odnosić do wykładu pastora Maxa Cyganka. Jest tutaj sporo takich niedomówień, niedociągnięć. Pewne rzeczy są w ogóle pomijane, jeżeli chodzi o życie Ewangelią. Raz mówi tak, raz mówi trochę inaczej, pomijając pewne rzeczy. Więc zaczniemy sobie słuchać tego wykładu i odnosić się do tego od początku, tak jak uczy nas życie duchowe. Prawda? Dobra, więc oddaję głos, żeby nie przedłużać. To się zaczyna, on tutaj komentuje 4 rozdział listu do Hebrajczyków. My, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, mowa o Izraelitach, kiedy zostali wyprowadzani z Egiptu. Chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Werset 9. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Temat odpocznienia w kręgach chrześcijańskich jest nieraz uważany za niebezpieczny, ponieważ to, co zajmuje główne miejsce w nauczaniach w Kościele, to raczej nie jest mowa na temat tego, że wszystko zostało dokonane, że wszystko jest skończone, że pozostaje nam odpocznienie według prawdy Pisma Świętego, tylko różnego rodzaju... Czy nasze zbawienie się dokonało? Od tego zacznijmy. Czy my już jesteśmy w niebie? A właśnie nie. Więc już tu jest. Na początku. False start. Chrystus wykonał. Tak, złożył ofiarę. Ale proces zbawienia trwa. My jeszcze nie jesteśmy w niebie. Dopiero wszystko się zakończy, jak pisze święty Paweł w 15 i 16 rozdziale listu do Koryntian. Kiedy wszystko zostanie poddane, prawda, temu, któremu poddał wszystko, tak? Wtedy się zakończy wszystko. A dopóki chodzimy po ziemi, to jeszcze ten proces trwa. Rodzaju religijne doktryny, które mają na zewnątrz sprawiać jakiś, dawać jakiś obraz tego, że nawracając się, musi być tak i tak, nałożone są na ciebie jakieś tam zasady, jakieś tam reguły i teraz ty masz starać się żyć według odpowiedniego standardu. Nie wiem, jak wy, Oczywiście, że tak. Wiara i miłość do Boga, miłość Boga do nas i nasza do Niego nakłada na nas standardy. Zachowywanie przykazań. Jest to normalne. Bóg powołując człowieka stawia mu wymagania. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie grzesz, nawróć się. Bóg stawia człowiekowi wymagania. Bóg jest Bogiem miłującym, ale też i Bogiem wymagającym, który wymagając od człowieka, jednocześnie uzdalnia go do spełnienia tych wymogów. Ale to trzeba podkreślić. Bóg wymaga, aby człowiek spełniał Jego standardy, które są objawione w pełni Chrystusowej. I my mamy do nich dorastać. Do tego prowadzi nas miłość. On tam później będzie mówił trochę o miłości, ale tak jak my będziemy sobie mówić tak, jak należy, od początku. Rozmawiam z ludźmi, zauważyłem pewnego takiego rodzaju zajście, że ludzie nieraz boją się myśleć w ogóle o nowym narodzeniu, boją w ogóle wchodzić się na temat rozmowy o Bogu. Między innymi dlatego, że religia zdążyła już wypaczyć obraz Boga, co jest oczywiste, bo z Boga religia zrobiła psychopatę, jakiegoś zabójcę, tak? I teraz Bóg to jest ten, który się bawi, jak chłopiec z lupą nieraz jest obrazowany, że my jesteśmy
mrówkami, świat jest mrowiskiem, a Bóg jest chłopcem z lupą i nas przypala. I tak jest obraz Boga. No, nie wiem skąd on aż tak drastyczny obraz Boga wziął, ale faktycznie wypaczony obraz Boga to jest zgodne. Z tym się zgodzę. Wypaczony obraz Boga, Boga jakiegoś takiego kata, może człowieka blokować przed nawróceniem się, przed zaangażowaniem się, tak. Ale trzeba podkreślić, wypaczony obraz Boga, bo Bóg nie jest taki, który przypala. Z jednej strony, że ludzie boją się w ogóle do Niego przychodzić. Nie rozmawiają na ten temat, ponieważ, wiecie, religijne doktryny przedstawiają Boga jako tego, który chce dla człowieka źle, który czeka tylko na jakąś okazję, żeby podstawić mu kij pod nogi, żeby cierpiał, żeby był zniszczony i żeby w końcu się do Niego nawrócił i uznał Go jako wyższy byt. I właśnie tu jest wypaczenie, to o czym żeśmy sobie kiedyś mówili, tak, niedawno, że Bóg, właśnie, że Bóg jest zły, że Bóg chce dla człowieka zła, prawda, bo i cierpienia, żeby człowiek się nawrócił i go uznał. No jeśli tak się podchodzi do tego, no to to jest zwyrodnienie Boga. I często właśnie to o tym mówi Księga Machabejska, żeśmy to czytali, o tym mówi Księga Hioba, o tym mówi wiele miejsc w Piśmie Świętym. Że Bóg wychowuje człowieka, traktuje nas jak ojciec dzieci, karci nas, dopuszcza pewne cierpienia, aby człowieka wyrwać ze śmierci, aby żył. Więc za tym dopustem cierpienia stoi miłość i dobroć Boga. To jest list do Rzymian, rozdział 2. Że cierpliwość Boża chce przywieść cię do nawrócenia. Raz Bóg mówi i drugi raz, tylko człowiek na to nie zważy. To jest 33 rozdział Księgi Hioba. Więc jeżeli my odbieramy to jako zło, no to to jest wynaturzenie właśnie za tym, że Bóg dopuszcza pewne rzeczy. By nas doprowadzić do nawrócenia, stoi Jego nieskończona miłość. Tak jak ojciec z miłości do syna da mu klapsa, żeby więcej nie robił pewnych rzeczy, później za 10 lat mu syn podziękuje. Dziękuję, żeś mnie tak wychował. Więc kiedy my wejdziemy do nieba, będziemy Bogu wiecznie dziękować za to, że nam dopuścił jakieś momenty trudne, w których zrozumieliśmy nasz błąd i w których przylgnęliśmy do Boga. Więc właśnie jeżeli tak się podchodziło, że Bóg jest zły, bo coś mi zrobił, ale trzeba widzieć cel. Jeżeli Bóg to robi dla zbawienia, to jest zły? Nie. Za tym właśnie działaniem Bożym stoi nieskończona miłość. I tego, jak widać, protestanci, jak żeśmy tu wcześniej o tym mówili, nie rozumieją. I tu chyba też widać, pan Max nie kuma, że wszystko, co Bóg robi, nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia są to rzeczy bolesne, to jednak za tym stoi nieskończona miłość, bo pierwsze, czego Bóg pragnie, to jest naszego zbawienia. Drugie, czego Bóg pragnie, to jest nasze zbawienie. I trzecie, czego Bóg pragnie, to jest nasze zbawienie. I wszystko, całe Jego działanie, całe Jego objawienie i działanie jest nakierowane na to, względem człowieka, jego działanie jest nakierowane na to, aby człowiek umiłował Boga, szczerze do Niego przylgnął i żył Jego wymaganiami, by się zbawić. Tak, i stąd ludzie boją się w ogóle nawrócić, a jeżeli ktoś jakimś cudem nawraca się przez taką Ewangelię, to od razu jest pewnego rodzaju podział. Było moje życie, w którym żyłem sobie po prostu i teraz jak się nawrócę, to przecież muszę być pobożny. Jak się nawrócę, to przecież muszę chodzić do kościoła, muszę czytać Pismo Święte, oddawać dziesięciny, w niektórych kręgach oczywiście, modlić się codziennie, będę musiał się ubierać w jakiś taki elegancki sposób, przecież nie mogę prowadzić starego życia, jak już poświęcę się służbie pańskiej, to muszę wyglądać jak sługa pański, muszę się zachowywać jak sługa pański. Ludzie są... A co nie? Jak się człowiek nawróci, to co, nie ma się zasługiwać jako sługa pański?
nie ma dążyć do tego, żeby wzrastać w służbie Bogu? No chyba tak. No chyba tak. To widzimy w przykładzie grzeszników, którzy odchodzili, później służyli Chrystusowi. Nie, Maria Magdalena. No, jest normalne, że jak człowiek się nawraca, to zaczyna się modlić, że zaczyna chodzić do kościoła, tak? Że zaczyna jeżeli się, prawda, z miłości do Boga nawraca, tak? Bóg go dotyka, człowiek się nawraca i zaczyna chodzić do kościoła, to jest normalne. To jest normalne, że zaczyna spełniać stawiane wymagania. Właśnie to jest to. Bóg jest wymagający. Ewangelia nie spełnia wymagań człowieka, tylko wzywa człowieka do spełniania wymogów boskich. I po to są też przykazania, po to jest 8 błogosławieństw, po to jest nauka Chrystusa jako poręcze po wąskiej drodze, żebyśmy się mieli czego złapać, by wiedzieć, czego się trzymać, a co puścić. Co puścić, a czego się trzymać. Po to są przykazania, po to są nakazy. Byśmy wzrastali. Idź i nie grzesz więcej. Dobrze, mam nie grzeszyć, to co mam robić? Zachowuj przykazania. Przerażeni, ponieważ z życia, które jest nieświadome Boga, ludzie myślą, że życie świadome Boga to jest życie świadome doktryn, to jest życie świadome jakiejś zewnętrznej religijnej otoczki, gdzie właśnie... Między innymi tak. Życie świadome Boga, kto wierzy w Boga, musi być też świadomy doktryn, musi być świadomy prawd. I teraz oczywiście nie można poprzestać na otoczce, prawda? Bo na otoczce poprzestawali faryzeusze, Jezus ich częstował, groby pobielane, tak? Tylko ta otoczka jest wynikiem mojego nawrócenia, tak? Wynikiem łaski działającej we mnie, tej miłości, która mnie ożywia, Boga do mnie i mojej do Boga. I ona jest potrzebna, ta otoczka, bo mamy świecić. To zewnętrzne działanie wynikające z wnętrza jest konieczne. Oczywiście człowiek się może bać zmiany życia z powodu przywiązania do grzechu, tak? Wszystko jest pod krawatem, gdzie jest Biblia, gdzie jest dbanie o to, jak wyglądasz, jak się poruszasz, jak funkcjonujesz, co robisz, jak to robisz, jest spis zakazów i nakazów i ludzie ogólnie nie... To co mamy nie zwracać uwagi na to, co robimy, jak robimy? No chyba tak. Chyba mamy baczyć na postępowanie, nie? Nieraz chyba o tym apostołowie mówią, nie? Żebyśmy baczyli na samych siebie. Chrystus nas wzywa, czuwajcie, strzeżcie się, nie? Baczcie się chociażby, żeby nikogo nie gorszyć, żeby nie sieć skandali. To chyba mamy zwracać na to uwagę. Wchodzą w takiego rodzaju chrześcijaństwo. Więc ludzie myślą, że po nawróceniu muszą robić wszystko, żeby wpasować się w ten świętobliwy charakter człowieka nawróconego. Trzeba wpasować się w jakiś system reguł, system nakazów, zakazów i... Tak, dokładnie tak. Jeżeli człowiek się nawraca do Boga i zaczyna kroczyć Jego drogami, to właśnie tu jest to niezrozumienie. Bo on będzie, tak jak mówili wczoraj, będzie to mówił niedługo. Oczekiwania człowieka nie. Że Ewangelia jest po to, żeby człowiek spełniał oczekiwania Boga. I żeby spełniać oczekiwania Boga, to jest właśnie 10 przykazań. Jest 8 błogosławieństw, kto zachowuje moją naukę. Mamy naukę Chrystusa do zachowywania, która właśnie nadaje nam kierunek. I to jest obowiązkowe do zachowywania. I właśnie przez kto zachowywuje, trwa w miłości Boga. Kto kocha, zachowuje przykazania i trwa w miłości Boga, tak? Kto zachowuje moje przykazania, trwa we mnie.
A więc ten system reguł, zakazów i nakazów, jak on to mówi, jest niezbędny. Jeszcze raz, my musimy wiedzieć, czego się puścić, a czego się trzymać. I Słowo Chrystusa nam jasno deklaruje, 10 przykazań jest tym fundamentem, który nam pokazuje, jak iść, a gdzie nie iść. 8 błogosławieństw. No jeżeli oni to przedstawiają, że to jest jakieś straszne. Nie, to jest logiczna konsekwencja nawrócenia, logiczna konsekwencja zmiany życia, że porzucam grzech, a obejmuję drogę przykazań. Który sprawi, że staniemy się chrześcijanami. I to jest moment, w którym człowiek musi wziąć swoje życie. Tak nieraz ludzie nawracają, bo chcą zmienić swoje życie. Ja teraz zmienię swoje życie, jak się nawrócę. Albo nie, nieraz jest tak jeszcze, że kiedyś, pamiętam, jedna osoba z naszej rodziny powiedziała, to przyjdzie samo, na to jest czas, że to przyjdzie samo, czyli decyzja o nawróceniu przyjdzie sama. Na pewno do każdego człowieka przyjdzie sama decyzja, przychodzi taki moment, kiedy człowiek decyduje, żeby się nawrócić, bierze swoje życie w garść, ale teraz to ja jeszcze żyję swoim życiem, pożyję sobie, a jak mnie nawiedzi ten czas, to się nawrócę, ponieważ każdy ma dany czas. I to również jest pewnego rodzaju obawa przed tym, że będę musiał zmienić swoje życie, bo moje życie dotychczas odpowiada mi. To jest fakt. Z tą koncepcją się można zgodzić. Nie, ludzie, mi jest ciężko nawrócić, a nawrócę się po 50 czy coś, teraz jestem młody, muszę się wyszaleć, nie? Bo są ludzie świadomi gdzieś, że o, że jak się nawrócę, no to będę musiał trochę zerwać z tym życiem doczesnym, nie? Więc to odkładają. Ta koncepcja jest do poprawy, to z tym się zgodzę, nie? Przywiązanie do grzechu, do naszych stylów życia sprawia, że odkładamy sobie to tak na bok. Na później, tylko to później może nie nadejść. No ale wiemy, o co chodzi, że człowiek przywiązany do dóbr, do tego, co ma, do tego, jak żyje, odkłada nawrócenie na później. To jest zgodne. Dobra, tu mi mówię, że mam czas kończyć, więc kończę.